Tureckie wstawanie wykonane z dwoma odważnikami kulowymi. Jest to troszeczkę niestandardowa wersja, jeżeli chodzi o wykonanie tureckiego wstawania, ale jako, że jest to też przejście z pozycji leżenia do pełnej pozycji stania, gdzie mam dłonie nad głową. To jak najbardziej zalicza się to właśnie do tureckiego wstawania. Wchodzimy, wkręcamy biodro do pozycji 90-90, wychodzimy siłą mięśni pośladkowych, wstajemy z kolana, czyli pozycję wykroku, robimy press, zrzucamy ciężar do pozycji rack position, wracamy poprzez zejście z kolana do pozycji 90-90. Kto jest? jeżeli chodzi o wykorzystanie w rozgrzewce to jest no creme de la creme jeżeli chodzi o biodra odcinek piersiowy, kręgosłupa, o nadgarstki o siłę naszych ramion, o siłę barków i o to właśnie najbardziej w tym wszystkim chodzi, jest to jeden kombajn ruchowy który bardzo wiele elementów w naszym ciele pozwala naraz uruchomić odpalić i praktycznie w tym momencie wykonując kilka takich serii, gdzie tam 3 do 5 powtórzeń jest całe ciało przygotowane do później pracy.